Kochani, jesteśmy w bardzo ważnym miejscu dla naszej polskości, dla Rzeczpospolitej, przy symbolu polskości, polskiego parlamentaryzmu tu w Lublinie, przed Zamkiem Lubelskim, więc wypada mi po staropolsku pokłonić się wszystkim świadomym Polakom, tym, którzy tu jesteście i którzy w jakiś tam sposób będą nas gdzieś słyszeć. Jednocześnie w imieniu własnej formacji my mamy takie zawołanie czołem myślącym. A do naszej policji, to wiecie, bardzo się cieszę, że dzisiaj nie jest lany poniedziałek, bo może tradycja źle by była zrozumiana przez naszą policję, jakoż się stało niedawno w Warszawie. I teraz tak, mamy jeszcze czas. Sporo my jako Polacy żeśmy przegrali, ale broń Boże, jeszcze państwa naszego w tym, mimo że utraciliśmy suwerenność polityczną na rzecz Amerykanów, Anglosasów, dr Sykulski jako dzisiaj organizator, gospodarz tego spotkania ciągle państwu to wyjaśniał i wyjaśnia i będzie dalej wyjaśniał. Mimo że utraciliśmy suwerenność polityczną, ale w dalszym ciągu mamy jeszcze państwo, mamy Polaków, mamy niezwykłą wbrew pozorom świadomość. Wiecie, czego ci politycy dzisiaj się najbardziej boją? Że 75% Polaków poszło do wyborów i się pomyliło. I oni wiedzą dokładnie, bo oni są wynikiem tej pomyłki. I oni się boją gniewu ludu. A ten gniew ludu nastąpi. Ale mamy jeszcze czas. Ten czas to jest bój o pokój. Bój o pokój, jeszcze raz powtórzę. Bo jeśli pokój nastanie, wyłoni się z morza krwi, to znaczy, żeśmy przegrali. Bo po każdym konflikcie, po każdej wojnie, czy my chcemy, czy nie chcemy, ten czas pomiędzy wojnami następuje pokoju. Politycy zaczynają wojny i politycy je kończą, żołnierz ginie, narody cierpią. To jest stara prawda. Pamiętajmy o tym. Dlatego dzisiaj, póki mamy jeszcze ten czas, jest czas na nasz front. Front polityczny, ja nie mówię o swojej partii, broń Boże, o nas wszystkich. Na front polityczny, na myślenie polityczne, na działanie polityczne. Cały sens walki przez wieki o państwo polskie był sensem walki o politykę, żebyśmy my mogli sami o sobie stanowić. Wolność! Co twoja osobista wolność znaczy, jak twoje państwo upadło? Nic! Zerem jest! Prywatą twoją, egoizmem! Wolność wtedy, gdy jest wolnością państwa twojego, gdy je posiadasz, gdy normalnie możesz się rozwijać. Oto dzisiaj jest ten bój. I pamiętajcie, kochani, jeśli słowa Leszka Sykulskiego, Andrzeja Ponety, pozostałych państwa zamilkną jako polityków, to wówczas przemawiają działa. Czyli to jest coś, gdzie wtedy możemy powiedzieć, że przegraliśmy. Dopóki możemy być na takich zgromadzeniach, dopóki możemy budzić świadomość, to znaczy, że w dalszym ciągu walczymy. Walczymy politycznie. Bardzo krótko kilka myśli, takich seryjnych. Pierwsza sprawa. Rolnicy wyszli, obudzili się. Moment! Czego brawo, spokojnie. A co my? Jestem polskim rolnikiem. A co my rolnicy zrobiliśmy w październiku? Co żeśmy zrobili? Prostytucję polityczną. Sami rolnicy to wybrali. Z różnych przyczyn. Moment. Sami to wybrali. I co dzisiaj? I dzisiaj trzeba miauczeć, płakać. To prawda. Na kolanach nawet na te protesty. Na kolanach. Bo jesteście tak samo współwinni, jako rolnicy. I pierwsi jesteście od tego, żeby dzisiaj być. A co się dzieje w tych protestach? Kto was prowadzi? Solidarność RI. 8 lat kradli razem Solidarność RI. Ja dobrze to znam. I te inne związki. Tutaj jak są rolnicy, wiedzą o czym mówię. To oni, rady nadzorcze, dyrektorzy, spółeczki różne. I dzisiaj oni przywódcy. W czyim imieniu? PiSowskich neobolszewików, tak? 8 lat nas żnęli. Ta władza, tak? Zamykała nam gospodarstwa, ASF. Produkcję zwierzęcą banda PiSowska zniszczyła, tak? Ja przepraszam, organizatorzy. Wszystko na mnie, jeżeli niewłaściwe słowa. Kochani, dalej. Co jest tragizmem? Musimy to mówić. Na czele tych protestów rolniczych stoją dzisiaj ludzie, na których ukraińskie i służby ukraińskie mają kwity. To ci, którzy handlowali przez kilka lat. Pane Gryny i tak dalej. Z nazwiska ich wymieniam.
To ci ludzie, którzy handlowali z Ukraińcami razem. Jeszcze jak były tak zwane kwoty, chrzcili polskie zboże tutaj niedaleko, na Zamojszczyźnie. Rzepa, który wydało 36 ton z hektara, tak? I oni dzisiaj rozprowadzają nas, Polaków. A szczególnie na granicach. Opamiętanie przyjdzie. Nie martwcie się. My jako rolnicy się pozbieramy. Krótki bardzo, bardzo apel w tym momencie, kochani. Do nas wszystkich i do rolników. Parlament Europejski to jest coś najgorszego, co się może zdarzyć. Nas te wybory nic nie zmienią w Parlamencie Europejskim, ale politycy inni zaczną nas dopiero szanować wtedy, gdy my jako mądry naród polityczny zorganizujemy się i będziemy w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wielcy my Polacy patrioci, tak? 130 kandydatów na cały kraj, 70 tysięcy podpisów, nas nie stać, tak? Rolnicy przepalają codziennie jedną kampanię do Europarlamentu. Bezsensownie od nas powiem w tym momencie. To się zorganizujmy, pokażmy siłę. Polityk prawdziwy będzie się z nami liczył, gdy będziemy mówili językiem politycznym, siłą polityczną. Parlament Europejski ten przyszły nic nie zmieni. Ale jeśli tacy ludzie jak Leszek Sekulski, tam nie jestem też jakimś ani kolegą, ani miłośnikiem. Ja szanuję mądrych Polaków. O tym możemy pogadać, ale poza tym zgromadzeniem, nie publicznie, bo za dobrze znam. Kochani, jeśli tacy politycy, polscy, w tym czasie znajdą się w Parlamencie Europejskim i razem będą współpracować z politykami niemieckimi, francuskimi i innymi, oni też widzą, co się dzieje. Europa jest prowadzona do zagłady. To jest nasze osiągnięcie. Polacy muszą być w tym momencie, gdzie dokonują się potężne zmiany w świecie i w Europie. Jeśli naszych przedstawicieli zabraknie, a tych, którzy są, zapomnijcie o nich. Będziemy zawsze tym podnóżkiem. Będziemy zawsze tym niewolnikiem Europy. I wszystko jeszcze w dodatku za tą wojnę skupi się na nas. I teraz, kochani, ostatnia myśl. Pozwólcie mi jeszcze. Słuchajcie, mamy 2024. Prawie 100 lat temu, lata 30. ubiegłego wieku, rodzący się nazizm. A co dzisiaj się rodzi? Neonazizm. I tak samo z tego śmierdzącego zachodu przychodzi. Śmierdzącego zachodu, mówię to jako Polak. Taki Polak nawet kontuszowy, wiecie. Których nie lubią. Tak jest, spokojnie. I teraz bardzo ważna rzecz w ostatnich dniach się dzieje. Jak naród może w coś takiego uwierzyć? Słuchajcie, Polacy. Mówi to Tusk, mówi to prezydent, mówią wszyscy politycy. Konfederacji też, bo tak banda głosowała w Sejmie. I nie wiecie, i nie ma żadnych tutaj usprawiedliwień. Was zalewa nie ukraińskie zboże. Co to wy tego nie widzicie? Was zalewa rosyjskie i białoruskie zboże. Rozumiecie? Nie ukraińskie zboże was zalewa. To nieprawda. A jaka jest prawda? Macie w to brednie uwierzyć. Słuchajcie, Białoruś 3 lata. Nie ma prawa jednego kilograma, to jest takie państwo, które nie wyeksportuje. Tam wszystko, co w łapę temu narodowi wpadnie, jest przerobione, produkowane, tam potężna produkcja. Państwo się rozwija. 3 lata nie eksportuje. A was zalewa. Wiedzą, że nawet 0,4% to jest wymiana między nami. Ale wam mówią, że zalewa, tak? Z Rosji, zboża, przez kolejne lata, statystyka, znajdzie się wszędzie. 1 milion ton zbóż, rok do roku, teraz też płynie na całą Unię Europejską. A wam mówią, że to z Rosji i z Białorusi was zalewa, tak? Wam mówią, że tam nie ludzie mieszkają, w Rosji i na Białorusi, tak? Że to są wszystko bandyci, że oni zaczynają wojny, nie ci z Ameryki, tak? Rozwija się rasizm etniczny, tak jak w latach 30. szukano wroga, obdarzano określone narody wrogością. I prowadziło to, wierzcie mi, do potężnych wojen, konfliktów. Dzisiaj jak trzeba Polaków na bazie tego głupstwa urobić? Trzeba Polaków tak zmanipulować, żeby za wszelką cenę przedstawić nam, że między mną, Polakiem, a Moskalem, Rosjaninem, jest jakiś powód do wojny. Ale ze strony ani Rosjanina, ani mnie, nie ma żadnego powodu. Rosja nie jest naszym wrogiem. Rosja nie jest naszym wrogiem. Dziękuję.
możemy korzystać dzisiaj z tego jeszcze urlopu, to co jest bardzo pocieszające, że ten świat polityki, tego życia publicznego, który dzisiaj znamy, widzimy, wybrany poprzez negatywną selekcję, będący produktem negatywnej selekcji, on się już kończy. On automatycznie sam umiera. Ale życie nie znosi próżni. Jeśli nie pozbieramy się, jeśli nie będziemy przygotowani na ten moment upadku, bo tylko wtedy mamy szansę. My nie mamy szansy w momencie, gdy dzisiaj oni rządzą, mają policję, struktury, służby, miliardy. Uczciwe, nieuczciwe, nieważne. System dopiero gdy upada. Powstaje ta przestrzeń Polakom, wyjątkowa, dzielowa. I wiecie komu szczególnie? Pokoleniowo 30-40-latkom. To wy, dzisiaj nie mając już życia, żadnej przeszłości, bo starsi my dożyjemy. Ale to 30-40-latkowie zostaną zmuszeni do walki. I to jest też wspaniałe, to jest nadzieja. Dlatego myśl polityczna, która tutaj się rodzi, kiełkuje. Zresztą ona i wcześniej, nie tylko tutaj, nie tylko z naszych środowisk. Podobnych ludzi do nas naprawdę jest wiele i innych środowisk. W całej Rzeczpospolitej. Ta myśl polityczna oczywiście pierwszy zderzy się w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Które, powtarzam, nie są trudne, wystarczy, żeby Polacy uwierzyli. My mamy więcej jako naród pieniędzy, ponad te ich miliardy i tak dalej, ich organizacje. To nie jest problem. Wystarczy, że każdy z nas, chociaż coś od siebie, troszeczkę, jedną godzinę da. Wyobrażacie sobie, jaka jest to potężna siła. Ale ta myśl polityczna będzie potrzebna zaraz, niedługo. A zaraz, niedługo, i nie chcę nikogo straszyć. Ja po prostu mówię, żebyście byli przygotowani. Czeka nas na polskiej ziemi konflikt z Ukraińcami. Jest to bezwarunkowe. Ponieważ co myśmy Polacy zrobili? I nieważne to rządy za nas. Dawaliśmy broń Ukraińcom. Mówiliśmy, że oni za naszą wolność i bezpieczeństwo walczą. Ci Ukraińcy, którzy dzisiaj tam giną. Ich koledzy, tak? W bratobójczej walce z Morskalami. I Rosja uporządkuje Ukrainę. I co ci wówczas? Ci, którzy walczyli, przyjdą na polską ziemię, bo zostaną tu wyparci. Amerykanie im pomogą, zagwarantują internowania. To proste wzorce. Historia zna cały czas to. I zresztą Amerykanie to przerabiali. I niestety, ale tu na polskiej ziemi zacznie się konflikt, bo oni dalej z Moskwą będą walczyć. I będą nas wciągać. My oczywiście na to nie pójdziemy. To będzie ten punkt zwrotny dla polskiego narodu. To otrzeźwienie. Dopiero wtedy i wybory parlamentarne Parlamentu Narodowego, ostrzegam. Nie będzie tu żadnych stany wyjątkowe i tak dalej, żadnych pełnych tych kadencji. Już ten świat się skończył. I będą czekać nas poważne przeładowania polityczne. Kochani, dlatego dzisiaj myślmy, każdy z nas tutaj obecnych jest przywódcą w swoim środowisku. To my możemy zrobić. Dwie jeszcze ważne uwagi z życia mojego rzemiosła politycznego. To Amerykanie za was wybrali dzisiaj tą władzę PO-owsko-PSL-owską z Hołownią pierwszym agentem. To Amerykanie. Ale to ważne, kochani. Doktor Sykulski Andrzej. Słuchajcie, jasne było rok temu wstecz, w listopadzie już półtora roku, Amerykanie spuszczają Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Za małe smugusy? Nie, pisowcy, wspaniałe smugusy! Z Mariuszem Błaszczakiem i tak dalej. Znam ich osobiście bardzo dobrze. Niesamowite! Płaszczą się przed Amerykami, jak trzeba. Tylko dlaczego Amerykanie spuścili PiS? Bo się bali elektoratu Polaków, którzy za PiS-em, ogłupionych Polaków, zwiedzionych, obałmoconych jak dziewczyna, poderwana i porzucona. Bo tak PiS dokładnie z nami Polakami zrobił. Oni się bali nas, Polaków, którzy stoją za Prawem i Sprawiedliwością. Dlaczego postawili na tych? Nie ubliżam żadnemu elektoratowi. Ale ten elektorat, który za tą władzą stoi, no już nie jest taki. Stąd jeszcze raz, Amerykanie postawili na nich. Druga bardzo ważna rzecz. Tu są koledzy, żebyście się nie dali zwieść. Tu są koledzy, którzy znają Konfederację, także jak moja osoba. Ja tworzyłem i szczycę się z tego. W 2019 roku pion rolniczy w Konfederacji. Szczycę się jeszcze raz z tego.
Ale gdy zrozumiałem, jak różne cwaniaczki, lobby i o co chodzi, jak ruch narodowy też proamerykańsko jest nastawiony, to w 2021 roku myśmy jako rolnicy opuścili Konfederację. Prosiłem, proszę Polaków o to, żebyście naprawdę przemyśleli, bo dzisiaj z punktu widzenia tych, którzy myślą już o nowym systemie, to Konfederacja jest ich głównym celem i promotorem, żeby nic się dokładnie nie zmieniło. Dziękuję. Dziękujemy. Brawo. Zapraszamy.